konferencji prasowej, to wiesz, proszę o komentarz spotkania. Dzień dobry Państwu. Myślę, że możemy być zadowoleni zarówno z wyniku, jak i z samej gry. Uważam, że mecz to jak na polską ekstraklasę, naprawdę na dobrym poziomie i to dwie drużyny zagrały bardzo dobrze. Na pewno to się z boku dobrze oglądało, bo sytuacje były po obu stronach. Myślę, że w tej pierwszej połowie troszkę w końcu nam jakieś szczęście dopisało w tej sytuacji, kiedy było uderzenie w słupek. Natomiast my też mieliśmy swoje sytuacje, kiedy Patryk miał sam na sam, kiedy nie wiem, ile zabrakło Jesusowi w tej sytuacji, gdzie dostał piłkę za plecy w polu karnym. Także na pewno nie brakowało tych sytuacji. Cieszę się, że otworzyliśmy wynik po stałym fragmencie, bo ostatnio dochodziliśmy do sytuacji po tych stałych fragmentach, a piłka w bramce nie była. I dzisiaj też w pierwszej połowie była sytuacja, kiedy Arek Malarz bardzo dobrze obronił i cały czas ten wynik się utrzymywał remisowy. Myślę, że dobry, szybki mecz. Cieszą trzy punkty i cieszy to, że też nie straciliśmy w końcu bramki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję.